Ale chodzi o to, żeby dotknął lub przekroczył prędkości, których normalnie nie używa. Biegamy pełnym krokiem, technika jest zachowana, biomechanika bardzo dobra, rytm jest zachowany, wysoko prowadzimy biodra, na pewno nie człapiemy, czas kontaktu stopy z podłożem jest krótszy. No i na pewno warto tego rodzaju trening stosować, żeby ten marazm jednak nie wkradł się do naszego treningu. Tak? Zapraszam do wzięcia udziału w dziewiątym nocnym Wrocław Półmaratonie, unikalnej imprezie biegowej w skali całej Europy. Bieg startuje 17 czerwca o godzinie 22. Zapisz się na www.pol.wrocławmaraton.pl i poczuj wyjątkową atmosferę magicznego Wrocławia nocą. Radzę się jednak spieszyć, zostało już mniej niż tysiąc miejsc. Partnerem odcinka jest regeneracjasportowa.pl, internetowa wypożyczalnia profesjonalnych urządzeń do regeneracji i terapii pourazowej. W ofercie znajdują się m.in. pistolety do masażu, elektrostymulatory, nogawki do drenażu limfatycznego oraz urządzenia do kryoterapii i kompresji. Uproszczona procedura najmu pozwala załatwiać wszystkie formalności w obecności kuriera. Link znajdziesz w opisie odcinka. Partnerem odcinka jest Fundacja Krok do Natury, organizator największego biegowego cyklu w Polsce, Grand Prix City Trail z Nacjonale Nederlanden. Biegi City Trail odbywają się od października do marca w dziesięciu miastach: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. W trakcie jednego sezonu w każdej lokalizacji organizowanych jest po pięć biegów, a dystans to zawsze pięć kilometrów. Zawodom dla dorosłych towarzyszą krótsze biegi dla dzieci i młodzieży. Szczegóły dotyczące cyklu znajdują się na stronie www.citytrail.pl Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu 42195FM. Tematem dzisiejszego odcinka będzie. Trening interwałowy, czyli jedno z największych tak naprawdę uproszczeń i ogólnień, jakie występuje w słowniku biegacza. Pod tą nazwą mogą bowiem kryć się jednostki o skrajnie różnych założeniach i być nastawione na rozwój praktycznie każdej z cech. Skutkiem tego wśród wielu biegaczy pokutuje takie przekonanie, że trening interwałowy jest treningiem o specyfice beztlenowej lub po prostu treningiem z założenia bardzo ciężkim. Jest to oczywiście nieprawda, a historia treningu zna przypadki, takie jak szkoła węgierskiego trenera, Michaela Igloi, który całe przygotowania opierał wyłącznie na interwale, wychowując wielu utytułowanych biegaczy, w tym np. mistrza olimpijskiego na 5000 metrów Boba Szula. Wiele osób, nie rozumiejąc założeń interwału, uważa za niemożliwe do zniesienia w teorii katorżnicze treningi np. legendarnego Emila Zatopka, czeskiej lokomotywy, który potrafił odcinki 400-metrowe pokonywać nawet 100 razy na jednym 4-godzinnym treningu. Przynajmniej takie informacje można w sieci znaleźć. Wydaje się to co najmniej szalone, jeśli nie właśnie nawet niemożliwe, jeżeli założeń takiego treningu nie znamy. Wszystko jednak zależy od zrozumienia właśnie tych założeń, które zaszyfrowane są za pomocą kilku tak naprawdę kluczowych zmiennych. Należą do nich długość odcinka, liczba tych odcinków, długość przerw, rodzaj tych przerw oraz oczywiście samo tempo odcinków. Rozszyfrowanie tego kodu pozwoli nam zrozumieć i odczarować trening interwałowy. Zrobimy to dziś niczym słynni polscy matematycy Rejewski, Różycki i Zygalski, którzy w 1932 roku złamali szyfr Enigmy. Zdaniem historyków, dzięki temu, że alianci znali informacje przysłane przez Enigmę, II wojna światowa trwała krócej o 2-3 lata. Więc może dzisiaj, szukając analogii, uda nam się skrócić drogę wielu z Was do wymarzonej formy lub przy pomocy nowego podejścia do interwału przełamać wynikową stagnację. Liczę, że mamy na to szansę dzięki chyba najlepszemu specjaliście, jaki mógł zagościć w moim studiu, znakomity teoretyk i praktyk treningu biegowego. Trener m.in. takich tusk jak Marcin Lewandowski czy Angelika Cichocka. Oraz chociażby Anna Rostkowska, prywatnie żona, zawodniczka, którą doprowadził do wyniku 1,58 na 800 metrów. Ale warto wspomnieć również o współczesnych czasach, czyli bardzo zdolnej młodzieży z Julką Ścisłowską, Natalią Bielak czy Olą Wiśniewską na czele. No i oczywiście trudno też nie przywołać faktu, że mój kość był przez 14 lat i 2 miesiące również rekordzistą Polski na dystansie 1500 metrów przed wami. Piotr Rostkowski, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam Państwa. Co powiesz na taki ciężar odpowiedzialności, który tu, tutaj na Ciebie trochę scedowałem w tym wstępie? No ciężar odpowiedzialności dosyć duży, ale mamy nadzieję, że razem tutaj wybrniemy. Rozpracujemy temat interwałów. Rzeczywiście bardzo ciekawy temat i jak sięgniemy wstecz, to rzeczywiście te mody treningowe na przestrzeni dziesięcioleci ewaluowały i były mody na trening interwałowy, na trening powtórzeniowy, na trening ciągły. A jak się okazuje, no to mieszanina tych wszystkich metod i środków treningowych chyba obecnie daje najlepsze efekty. Jednym z narzędzi, z grup środków treningowych i metod, która jest stosowana w treningu obecnie, jest na pewno metoda interwałowa. Jak wspomniałeś, Kuba, chyba. Wszystkim y, zainteresowanym, bardziej bieganiem, utkwił w pamięci y, obrazek, na którym wykrzywiony Emil Zatopek pokonuje kolejne odcinki i stara się być lepszy od swoich rywali dzięki metodzie, którą on dopracował, jak na owe czasy, bardzo skutecznie, bo przecież został trzykrotnym mistrzem olimpijskim na, jedne, na jednych igrzyskach w biegach długich, co nie udało się nikomu potem. No i rzeczywiście, wtedy, na wtedy ta metoda była bardzo dobra. Łamał kolejne bariery, choć w porównaniu do obecnych rezultatów nie, nie, nie są to rezultaty kosmiczne, ale na tamten czas były to rezultaty rewelacyjne, i biorąc pod uwagę tytuły, jakie osiągnął, no był mistrzem. A metodą, która do tego doprowadziła w jego przypadku, była metoda interwałowa. Zaraz właśnie do, do historii zatopka sobie <grym> trochę wrócimy, bo chciałbym, żebyś pomógł nam właśnie rozszyfrować no, chociażby ten trening, na który ja się powołałem 100 razy 400 metrów. Jak on może budować zawodnika w momencie, kiedy nie znamy jego założeń, no, mi jest trudno sobie wyobrazić. Być może ty trochę opowiesz o tym, jakie zalety takiego treningu w kontekście zatopka mogły być, ale zachowajmy może chronologię. I i odwołajmy się najpierw do twórcy takiej klasycznej szkoły interwałowej, bo za takiego uznaje się niemieckiego trenera Woldemara Gerschlera, który w latach 30. XX wieku razem ze swoim podopiecznym Rudolfem Harbigiem, rekordzistą świata w biegu na 800 metrów, rozpoczął Regularne, dokładne, właśnie zaplanowanie stosowania odcinków, ściśle określając zasady takiego treningu. No, i jak popatrzymy dziś na jego metody, no to w oczy rzucają się na pewno takie, jak na dzisiejsze standardy, dosyć długie przerwy. Dziś panuje trochę taka moda albo może takie wyścigi, w przypadku osób, które lubią publikować, trochę chwalić się treningami na skracanie przerw to, to determinuje taki, wiesz, solidność interwału, jaki się wykonało. Powiedz, czy to faktycznie tak jest, że krótsza przerwa to bardziej wartościowy trening interwałowy? Myślę, że niekoniecznie tak jest i ze skracaniem przerw należy też uważać. Może później opowiem jedną historię dotyczącą akurat mojej osoby i biegania interwałów na hali przed meetingiem w Erfurcie. Dawne lata, a także uważam, że każda sprzer, czy dłuższa, czy krótsza, jest pożyteczna w zależności od tego, jaki jest cel pracy, którą mamy wykonać na treningu. A wracając do Rudolfa Harbiga, no wyprzedził epokę na pewno, bo przed wojną pobieg 0 na 400 metrów i 2,21,5 na 1000 metrów. Pamiętajmy, że biegało się na bieżniach mineralnych, że w obuwie było niedoskonałe, możliwości odnowy biologicznej skromne i wiedza na temat teorii treningu i reakcji organizmu no jednak skąpa, tak? Rzeczywiście tam dało się zauważyć to w jego treningu, przynajmniej z materiałów dostępnych tak wynika, że te przerwy były rzeczywiście dosyć długie i one charakteryzowały się tym, że obecnie byśmy może nawet nazwali to, że on trenował Taką metodą interwałową, może e e intensywną, ale pewne cechy metody powtórzeniowej w tym treningu były, bo liczba odcinków nie była zbyt wysoka. To nie był trening Emila Zatopka, z reguły to było kilka odcinków, 3 do 5 odcinków takich intensywnych biegów. Ale na tamte czasy była to rewolucja w treningu, bo prędkości, które on uzyskiwał na treningu były imponujące, bo przewyższały prędkości startowe w biegu na 800 metrów, czy 1000 metrów, czy 400 metrów. Ale między innymi o to w tym treningu interwałowym chodzi, ponieważ wyobraźmy sobie bieg na 10 tysięcy metrów w tempie 3 minuty na kilometr, czyli daje nam to 30 minut. Jeśli chcielibyśmy stosować metodę ciągłą i specyficzny trening wykonywać w oparciu o metodę ciągłą, no to musielibyśmy w 18 minut biegać 6 km albo 8 km 24 minuty. Byłoby to bardzo trudnym zadaniem. Być może prostszym rozwiązaniem i na pewno będzie podzielenie odcinka 10 km na odcinki krótsze, chociażby kilometrowe, zastosowanie przerwy 2-2,5 minutowej, może 3 minutowej, a może 1,5 minutowej w niektórych przypadkach. I wykonanie tej pracy z intensywnością dokładnie biegu na 10 tysięcy metrów, 10 kilometrów lub nieco szybciej. Przerywany wysiłek pozwala na to, żeby kontynuować pracę z zadaną intensywnością, która interesuje nas finalnie, czyli jest naszą docelową prędkością biegu, tempem biegu w tempie 3 minuty na, na kilometr i, i, i osiągnięcie celu w postaci w wyniku 30 minut na 10 kilometrów. Możemy tej pracy wykonać troszeczkę więcej, dlatego że jeżeli uprościmy sobie i troszeczkę ułatwimy tym podzieleniem dystansu na części, to być może wykonamy nawet 12 takich powtórzeń, a może nawet 15. Tak? I tutaj od innej strony podchodzimy do realizacji tego celu w postaci określonego wyniku, co nie znaczy, że musimy, możemy zarzucić inne metody. Ale w, w uproszczeniu właśnie. Interwał polega na tym, żeby intensywny bieg, wysiłek startowy podzielić na elementy i spróbować go powtórzyć taką samą ilość razy, która dałaby nam pewną objętość lub nawet troszeczkę więcej. I tą metodą starać się osiągnąć cel. O tych poszczególnych, właśnie typach interwałów i te przerwy, które powiedziałeś, że też mogą być różne, ja celowo jeszcze teraz nie będę Cię ciągnął za język, bo najpierw spróbuję jeszcze wyciągnąć takie podstawowe informacje, żebym zarówno ja, jak i wszyscy słuchacze zbudowali sobie bazę do tego, aby lepiej to wszystko zrozumieć, a może na końcu odcinka omówimy sobie kilka takich najbardziej typowych rodzajów interwałów, które są przez zawodników z różnego poziomu, Stosowane. Padło takie sformułowanie w Twojej wypowiedzi: metoda powtórzeniowa. A interwał. Może na samym początku, jeszcze króciutko, gdybyś mógł powiedzieć, czym to się różni, bo dla wielu osób, myślę, może to być gdzieś zbliżony termin, mogą tego nie rozróżniać. Definicja interwału zakłada, że każdy kolejny wysiłek powinien być wykonywany na bazie pozostałego zmęczenia po poprzednim wykonaniu, po wykonaniu poprzedniego odcinka lub ewentualnie uzyskania tętna w granicach 130 uderzeń na minutę to taka chyba klasyczna definicja, czyli każdy kolejny wysiłek jest wykonywany na zmęczeniu wynikającym z poprzednich odcinków. Natomiast w metodzie powtórzeniowej mamy tak zwaną pełną przerwę, z tym że tutaj jest też uwaga, bo nie da się wykonać bardzo intensywnych biegów metodą powtórzeniową bez jednak śladu pozostałego po poprzednim odcinku. I tutaj niestety, ale te funkcje organizmu nie wszystkie wrócą do do stanu równowagi i my jednak będziemy zmęczeni, czy psychicznie, czy mechanicznie, czy fizjologicznie, bo jednak taki wysiłek, powiedzmy, wyobraźmy sobie, ok, bieg na 1000 metrów, Gdybyśmy takich odcinków wykonali kilka z dużą intensywnością, no to jednak byśmy odczuwali każdy po, po, poprzedni odcinek także. Natomiast tutaj chodzi o taką modulację i takie zaprogramowanie treningu, jeśli chodzi o interwał, żeby, żeby jednak móc wykonać przede wszystkim określoną objętość pracy. No, można wyróżnić interwał intensywny i interwał ekstensywny. Interwał ekstensywny będzie charakteryzował się tym, że te przerwy mogą być krótkie, czyli 1 do 1 lub nawet przerwa może być dwukrotnie krótsza niż czas wysiłku. Natomiast w interwale intensywnym czas przerwy będzie 3-4 dłuższy od czasu pracy, i tutaj będą osiągane wyższe zakwaszenia. Interwał ekstensywny stosuje się bardziej w przypadku biegów długich i w przypadku biegów średnich w początkowym okresie przygotowań. Natomiast interwał intensywny Stosuje się w, w okresie przedstartowym w biegach średnich, ewentualnie w treningu biegów długich, wtedy kiedy chcemy, żeby troszeczkę wybić z takiego marazmu zawodnika i żeby on jednak czerpał z innego źródła energetycznego i troszeczkę jednak zmieniał bodźce treningowe, bo pamiętajmy, że no, adaptacja następuje i, i pewne bodźce przestają po prostu na nas działać, nie mają takiego oddziaływania i musimy co jakiś czas ten trening po prostu zmieniać. No dobrze. To zacznijmy w takim razie od tego wspomnianego już Emila Zatopka, bo te detale wszystkie gdzieś tam dalej w rozmowie na pewno nam wyjdą. Ty powiedziałeś, że on trzy razy zdobył medal olimpijski w trakcie jednej imprezy, łącznie jego dorobek to cztery złote medale olimpijskie, trzykrotnie był też mistrzem Europy, a należy pamiętać, że to był taki zawodnik, który został w pamięci kibiców jako taki biegacz z niebywałym charakterem, uporem, konsekwencją. On urodził się w Czechosłowacji w 1922 roku, trenował w dużym ubóstwie, w niesprzyjających czasach socjalizmu, często na bieżni bezpośrednio. Sąsiadującej z fabryką, a z biegiem czasu stał się największą gwiazdą światowego biegania. Bił rekordy, pokonywał kolejne bariery, m.in. jako pierwszy zawodnik złamał 29 minut na 10 tys. metrów. A wszystko było to okupione takim legendarnym, już nieziemsko ciężkim treningiem, tytaniczną pracą. No i tu pojawia się właśnie to pytanie o te jego legendarne treningi powtórzeniowe. Powiedzieliśmy, że on dystans 400 metrów potrafił biegać na jednym treningu nawet 100 razy. Ten trening potrafił trwać 4 godziny. No i wielu się to wydaje. Jeżeli właśnie nie niemożliwe, no to chociażby błędne w założeniach. Chciałbym, żebyś ustosunkował się, z, bazując na własnym doświadczeniu i pogdybał trochę z nami, jakie mogły być założenia takiego treningu, aby taka jednostka po prostu miała sens i w jakimś stopniu zawodnika jednak budowała, czy przygotowywała chociaż do tego startu. Trudno mi jest powiedzieć, czy Emil Zatopek wykonał 100 powtórzeń 400-metrowych, czy nie. Takie są legendy. A, właśnie, za, za na, 40 ile jest, na, pewno. Tak, na ile to jest legenda, na ile to jest rzeczywistość ale na pewno było to sporo odcinków, a co mu mogło przyświecać? No przyświecało mu to, że po prostu dystans startowy dzielił na odcinki i zakładał, że odpowiednio intensywne wykonanie tych odcinków i wykonana praca po prostu przyniesie mu przewagę nad przeciwnikami. Odparniał się na trudy, jakie niesie wykonanie tego treningu, bo to raczej był trening o charakterze takim intensywnym, Dosyć. I ono odparniał się też psychicznie prawdopodobnie na, na ten rodzaj zmęczenia, bo wytrzymałość, niestety, jest taką cechą, zdolnością, której poziom zależy między innymi od cech psychologicznych, tak? że, że jednak ta wytrwałość, siła woli. Zawodnika, który, który wykazuje takie cechy, pozwala na, na rywalizowanie o, o wyższe miejsca czy o lepsze wyniki, bo, bo no niestety te, te wysiłki długotrwałe bolą i, i ten, ten ból trzeba po prostu przezwyciężać. Ten trening interwałowy w takiej ilości i objętości sumarycznej powodował to, że, że Emil myślę, że był po prostu odporny na, na, na ból i na wysiłek przede wszystkim. I... Bo, bo to chyba nie był, tak jak wiesz, oczywiście, no, nie znamy szczegółów, tak jak mówisz, można pod wątpliwość nawet poddać to, czy taki, czy te 100 powtórzeń to jest bardziej już taka legenda, która urosła wokół niego, czy to był fakt, ale gdzieś tam dotarłem do informacji, nawet na jakich prędkościach on to mógł robić. Jest podany odcinek 400 metrowy w 72 sekundy na przerwie 200 metrów. To dla Zawodnika, który potrafił połamać 29 minut na 10 tysięcy metrów, to chyba nie jest jakieś bardzo trudne do wykonania, patrząc na pojedynczy odcinek, prawda? Co, co on fizjologicznie mógł na tym zyskać? Oczywiście, no nie jest to wyzwanie. No jeżeli biegał tego typu odcinki z tą prędkością, no to były to odcinki poniżej jego prędkości startowej. Natomiast, jeżeli tą prędkość odcinków stosował większą ilość powtórzeń, powiedzmy bardziej w kierunku maratonu, no bo, bo bo 100 odcinków to będzie 40 kilometrów, no to na pewno musiał zwolnić. Jeżeli nie zwalniał, no to znaczy, że troszeczkę ta praca była chyba niepotrzebna, nie? bo, bo adaptacja powinna jednak następować w zgodzie z fizjologią i możliwościami organizmu i, i te procesy energetyczne kształtowane w czasie wysiłku podczas treningu powinny być podobne do tych, które są nam niezbędne w czasie się wysiłku startowego. I tutaj jeżeli wykonywał przykładowo 20 razy 400 metrów, czy 30 razy 400 metrów w tempie 72 sekundy, to jest to jak najbardziej trafny trening i, i nawet prosty do wykonania, tak? Przy rekordzie około 29 minut. N natomiast pytanie jeszcze o gęstość środków treningowych, jaka była stosowana w okresie poprzedzającym starty bezpośrednio oraz na przestrzeni wcześniejszych cykli treningowych, bo, bo po prostu z tego rodzaju środków Treningowych i metod treningowych no nie można bezkarnie korzystać. Po prostu to źródło się kiedyś wyczerpuje. Mm -hmm. Zresztą tak pisał w książce Biegi długie i średnie. Jan Mulak o treningu węgierskim. Który uważał, że jednak jest zbyt intensywny i w pewnym momencie nastąpiła stagnacja wyników tej szkoły węgierskiej, że jednak to dominująca powinna być szkoła, taka oparta na biegu ciągłym i na zabawie biegowej, która nie była tak bardzo, nie była metodą ścisłą, dawała pewną dowolność i swobodę w zależności od samopoczucia, a tutaj jeżeli Mówimy o interwale, to jest jednak taka metoda zadaniowa i bardziej ścisła, tak? No właśnie, takie metody mieszane bardziej kojarzą się z klasyczną szkołą, która nastąpiła później, szkołą Artura Lidyarda. I właśnie może na jego przykładzie zmierzymy się z takim pierwszym mitem dotyczącym interwału. Otóż wbrew temu, co wielu myśli, właśnie trening interwałowy nie równa się z założenia treningowi takiemu stricto beztlenowemu. I właśnie, gdy przyjrzymy się szkole Lidiarda, to w dużym uproszczeniu zakłada ona, że robisz dłuższe biegi, biegi spokojne, biegi progowe, aby poprawić się aerobowo, poprawić właśnie możliwości tlenowe. A następnie zaczynasz robić interwał, aby poprawić możliwości beztlenowe, VO2 max, czy po prostu uodpornić się na zmęczenie takie przy wysiłku intensywnym. I zgodnie z tą myślą, trening interwałowy właśnie mógłby być kojarzony z beztlenowym, natomiast nie zakłada to tego, że liczy się również sposób, w jaki te interwały są modulowane. Bo nie ma znaczenia tak naprawdę, czy coś się nazwie biegiem tempowym, treningiem interwałowym czy fartlekiem. Liczy się to, co faktycznie realizuje dany trening, jeśli chodzi o fizjologię. I manipulując długością tych interwałów, intensywnością i tymi okresami odpoczynku, możemy wykonać trening interwałowy, który osiąga wszystko: od czystej szybkości po czystą wytrzymałość. Zgodzisz się z tym? Zgodzę się z tym, jeśli chodzi o Artura Lidyarda. Szkoła, która była oparta na dużym kilometrażu w okresie przygotowawczym, i samo to wskazuje, że zabarwienie tego treningu miało bardzo tlenowy kolor. Powiedzmy tak, bo no nie da się 100 przebiec, bo glikogenu nam nie wystarczy na to, żeby, żeby na drodze beztlenowej odtwarzać energię i, i czerpać ze źródeł glikolitycznych. I taki trening o takiej objętości wymaga jednak tlenowego odtwarzania ATP. Tam następowało przejście później, pod koniec okresu przygotowawczego właśnie w kierunku treningu beztlenowego. Myślę, że bardzo dobry, dobry w ogóle model treningu, gdzie na pewne, na pewne fazy w ogóle całe przygotowania były podzielone i to przynosiło bardzo dobre efekty. Zresztą myślę, że to jest takie charakterystyczne, że to jest charakterystyczne w ogóle obecnie, że przez pewien czas coś budujemy i budujemy tą bazę aerobową, czyli tlenową. Robimy tak zwaną bazę i fundament pod intensywne biegi, czy powtórzeniowe, czy interwałowe, i wykonanie specyficznej pracy niezbędnej do wykonania czy osiągnięcia wyników wysokich na, na swoim głównym dystansie. I rzeczywiście, no tutaj nie kłóci się to, że duża objętość treningu to eliminuje interwał tlenowy, aerobowy, jak najbardziej. Pytanie, co nazywamy aerobowy, bo to jeszcze jest też dość istotna rzecz. Ale intensywność interwału odcinków wykonywanych metodą interwałową leży mniej więcej w granicach od, od, od środka strefy drugiej, czyli powiedzmy tuż powyżej progu mleczanowego, a kończy się w, w okolicy gdzieś intensywności V2 MAX, czyli prędkości biegu na, na 3000 metrów. Oczywiście, interwał intensywny może być realizowany z wyższymi prędkościami i tak zapewne robił też Artur Lidiard czy wielu innych trenerów bezpośrednio w okresach poprzedzających starty lub w okresie startowym. Pytanie tylko przez jaki okres czasu można to stosować i jak często można stosować tego typu trening już w okresie startowym. W przypadku biegów długich sytuacja nieco się zmienia, bo tych startów jest zdecydowanie mniej, startów w maratonie tylko dwa i tutaj wiadomo, że, że, że zabarwienie tego treningu interwałowego będzie miał charakter aerobowy lub e ewentualnie mieszany, żeby nie zapominać o intensywności właśnie VO2 max, czyli maksymalnego poboru tlenu. Co to daje biegaczowi? Biegaczowi to daje to, że, że w czasie wykonywania treningu metodą interwałową Poprawia się technika biegu, ekonomia biegu, krok jest pełny. Nie jesteśmy zaczłapani, tak jak to jest w metodzie ciągłej, bo oczywiście można metodę ciągłą stosować, ale po prostu do, do tego typu metody trzeba mieć końskie zdrowie, bo zwalniając powiedzmy 15, 15 sekund na kilometrze prędkość biegu, biegacz o, o wysokich parametrach wytrzymałościowych będzie się bardzo dobrze czuł i nawet maratończyk, który powiedzmy biega z prędkością 30 jeżeli zwolnił te 15 sekund, to on przy prędkości 3,25 czy 30 będzie się bardzo dobrze czuł. Natomiast warto jest się zastanowić, żeby jednak zbliżyć się z prędkościami, do prędkości startowych stosując właśnie metodę, metodę interwału takiego ekstensywnego. Pamiętajmy, że dobrze przygotowany biegacz, czyli w ogóle biegacz długodystansowy, pokonuje maraton na bardzo niskim zakwaszeniu około 2-3 milimoli i tutaj nie powinniśmy też zbyt często wykraczać poza te zakwaszenia. Dobrzy zawodnicy przygotowujący się do, do dużych imprez, którzy stosowali interwał ekstensywny podczas Wykonywania treningu typu 30 razy minutę na minutę, czyli godzinę biegania, kwaszą się około 2,5-3 milimole, tak? a biegają z prędkością powiedzmy 3 minuty czy 2,50 na 1000 metrów. Dzielą to długi odcinek 30-minutowy na, na właśnie interwały takie czasowe po, po minucie z minutową przerwą i są w stanie dużą pracę wykonać. Bo, bo teraz pytanie: czy, czy odpowiednie zmiany w organizmie zajdą na drodze zwiększenia intensywności? Według mnie nie. Czy wykonania większej ilości pracy? Według mnie tak, bo to praca zadecyduje o tym, ilość wykonanej pracy zadecyduje tak naprawdę o, o pewnych zmianach adaptacyjnych, bo, bo zbyt mała objętość bodźca, bo treningu nie, nie wywoła nam zmian. Chociażbyśmy biegali szybko przykładowo. Co tydzień 5 kilometrów, to okaże się, że po którymś tam wykonaniu takiego odcinka 5-kilometrowego będzie stagnacja, a później prawdopodobnie nawet obniżenie możliwości uzyskania dobrego czasu lub no, po prostu pogorszeniu ulegną wyniki. Czyli chcesz powiedzieć, że jednym słowem, lepiej jest mieć trening, dobrze dobrane tempo treningu, dobrze dobraną tą intensywność i wykonać więcej pracy. Trzymając się tych założeń, niż na siłę przyspieszać i próbować gdzieś tam coś jeszcze udowodnić sobie i całemu światu? No dokładnie tak, dokładnie tak. I warto zwrócić uwagę też, żeby właśnie te, ta, ta jakość jakoś treningu była zachowana, tak, I, i, i zastosować odpowiednią objętość treningu, pamiętając właśnie o charakterystyce wysiłku startowego bo maratończycy mogą wykonywać trening dwugodzinny, biegając tam 3 minuty na 3 minuty, powiedzmy interwał czy biegając powiedzmy 25 km kilometr na kilometr powyżej i poniżej progu. Będzie to miało znamiona takiego biegu zmiennego, ale też interwałowego. Ta przerwa, która będzie poniżej progu mleczanowego będzie powodowała zużycie kwasu mlekowego powstałego przy tych, podczas wykonywania tych intensywniejszych wstawek biegu i to będzie substrat energetyczny. Kwas mlekowy będzie substratem energetycznym szczególnie no dla, w lesefce. Dla wielu naszych słuchaczy to może być zaskoczenie, bo wiesz ten, często ten kwas mlekowy czy tam mleczny, Leczan, czy jak go zwał, kojarzy się tylko z tym z czystym złem, które może spotkać biegacza, który rzekomo tam blokuje mięśnie? W rzeczywistości, właśnie, jest to taki marker, a to, co Ty mówisz, jest szalenie istotne, że również nasze mięśnie mogą go wykorzystać we wtórnym procesie produkcji energii należy o tym pamiętać. No tak, Arceli i Kanowa. W swoim opracowaniu na temat maratonu stwierdzili, że mleczan w czasie wysiłku maratońskiego stanowił około 1% energii i dzięki temu ten wynik, jeżeli mamy powiedzmy wynik na poziomie około tam 200 minut, dajmy na to w maratonie, jeżeli ktoś tam po... Pobiega powiedzmy 3,20, to ten 1% to już tam jest jakiś, jakiś tam nasz globalnie rzecz biorąc czas, który możemy urwać z wyniku, dzięki po prostu stosowaniu nawet tego treningu interwałowego. Bo, żeby, żeby zjawisko zaszło, musi pojawić się mleczan. Jeżeli tego mleczanu nie ma, a później obecności tlenu i kontynuacji pracy, no to nie wyćwiczymy mechanizmu zużywania kwasu mlekowego jako substratu energetycznego. Tak? Mhm. Czyli musimy wytwarzać, zużywać, wytwarzać, zużywać. Niektórzy mówią w ogóle, że jeżeli chodzi o, o, o biegi, tutaj myślę o biegu na 5 kilometrów szczególnie, to zakwaszenia w rzędu 10 milimoli są pożądane. Dlatego, że z jednej strony wiadomo, że wtedy dość intensywny jest trening, bo, bo mleczan świadczy o tym, że, że, że wysiłek był intensywny, a z drugiej strony istnieją właśnie warunki do tego, żeby ten mleczan zużywać. To z jaką intensywnością trzeba biegać i jaki mógłby być przykład treningu interwałowego, który wywołałby taki poziom zakwaszenia, nie wiem, u zawodnika, który powiedzmy biega na piątkę, hipotetycznie 20 minut? 20 minut, okej, okay, dobra. taki biegacz. <grym>, wiem, że nie <grym>, pracujesz na ciclanie. Nie, 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 takim, nie właśnie na właśnie na ja spotykam się z takimi wynikami też, bo czasami mam styczność z biegaczami, amatorami. Którzy bardzo profesjonalnie podchodzą do swojego zajęcia hobbystycznego, ale są bardzo, bardzo zaangażowani. No według mnie najprostszym tego typu treningiem byłby na przykład 7 razy 1000 metrów w tempie po 4 minuty, na przerwie około 3 minut w truchcie. Tak? To jest taki bardzo fajny trening. Z no czego wynika akurat taka przerwa trzyminutowa w tym przypadku? To znaczy, trzeba taki balans znaleźć, bo wiadomo, że jeżeli biegacz jest zaawansowany i już wytrenowany. To może sobie skrócić przerwę, natomiast pewien ten komfort w treningu musi być. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Pytanie, kiedy chcemy rozpocząć następne powtórzenie? Czy w, w momencie, kiedy mleczan we krwi, stężenie mleczanu we krwi osiąga wartość maksymalną i w mięśniach już powoli go zaczyna ubywać? czy chcemy nakładać właśnie na wysokie zakwaszenie komórek mię mięśniowych kolejne wysiłki. Bo... A na czym ta różnica będzie polegała w praktyce? Znaczy w praktyce różnica będzie polegała na tym, że zawodnik czy zawodniczka, która będzie chciała wykonać powtórzenie kolejne odcinka na zbyt krótkiej przerwie, będzie miała duże, może mieć znaczy duże problemy z wykonaniem całego treningu. To znaczy może go nawet wykonać. Ale koszt tego treningu wysiłku będzie dosyć duży, tak? I pytanie, nawet, jeżeli byśmy chcieli ćwiczyć tolerancję na zakwaszenie, dajmy na to w biegu na 1500 metrów, no, czy na 800 metrów, jeszcze bardziej, bo to są takie już wysiłki troszeczkę bardziej, powiedzmy mają charakter beztlenowy, chociaż tam dużo ilość energii uzyskuje się na drodze tlenowej, to problem jest taki. Czy dążymy do tego, żeby, żeby jednak maksymalnie pobudzić or, organizm i, i zabotcować i uodparniać go na, na wysokie zakwaszenie i obniżenie pH komórek mięśniowych, czy jednak chcemy troszeczkę poluzować i? na zbliżonym zakwaszeniu, jeśli chodzi o poziom stężenia mleczanu we krwi, pracować dalej i wtedy mieć szansę na wykonanie kilku kolejnych odcinków powtórzeń. To rozumiem, że ten przykład, który podałeś, czyli 7 odcinków kilometrowych kogoś, kto biega na piątkę 20 minut, czyli biega je tak naprawdę tempem startowym na 5 kilometrów, Tempem rekordu życiowego, to te trzy minuty będą bliżej tego drugiego założenia, o którym powiedziałeś. To jest taki wariant łatwiejszy, bym powiedział, mm -hmm. tak? Czyli pozwalający na złapanie oddechu i wykonanie trochę większej ilości pracy. Natomiast można to zrobić też na odcinkach kilometrowych z krótszą przerwą, i wtedy to zmęczenie będzie wyższe i być może nie wykonamy siedem odcinków, a dokładnie pokonamy dystans pięciu kilometrów, co też uważam jest, jest bardzo, bardzo dobre. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o biegi średnie, jest ciekawa sytuacja, myślę, bo z jednej strony nie możemy się stłamsić wysokim zakwaszeniem, bo ograniczymy wtedy objętość, którą będziemy w stanie wykonać treningu, a z drugiej strony jednak dobrze by było, żebyśmy gdzieś tam sięgnęli głębokich rezerw i jednak pomaltretowali trochę ten organizm, żeby tam poczuł, poczuł to zakwaszenie i, i lekki ból, ból w mięśniach. Kwas mlekowy, przyjaciel czy wróg. I przyjaciel i wróg. Tylko po prostu zależy, zależy jak, jak do tego podejdziemy i po prostu jak będziemy układać trening. Bo wysokie zakwaszenie rzędu 18 czy 20 mm, czyli 20 dwudziestokrotnie przekraczające, przewyższające spoczynkowe stężenia kwasu mlekowego we krwi, mogą być wcale nie aż tak. Mogą nie być śmiertelne. Mogą nie być śmiertelne po odpowiednim treningu i adaptacji, tak. Zakwaszenia rzędu 12-14 mm mogą być wręcz przyjemne i zawodnicy ze średnich dystansów bardzo dobrze się czują w większości na tego typu poziomach stężeń mleczanu. No Gorzej może troszeczkę to by znieśli tego typu wysiłki maratończycy, aczkolwiek nie powinni chyba stronić od tego. A ja teraz wrócę do przykładu z życia wziętego. Końcówka lat 90. Hala w Norymberdze i na treningu w hali spotyka się dwóch zawodników. Jeden z rekordem życiowym 3,35 na 1500 metrów, drugi z wynikiem 27,40 parę na dychę. Ten drugi nazywa się Karsten Eich. A ten pierwszy Rostkowski. No tak się, tak, tak, się że tak się nazywa dokładnie. I obaj w sumie robią bardzo podobny trening. To znaczy wykonują dwusetki. I Rostkowski, jako że przerwa powinna być krótka, biega po 27 sekund 10 razy 200 metrów. Robi trening fajny. Ok. Karsten Eich, który już biega maraton wtedy w 20 bodajże, też wykonuje dwusetki i też biega po 27 sekund. Ale na przerwie 3-minutowej. Mhm. Co się dzieje? Czyli teoretycznie wytrzymalszy zawodnik stosuje dłuższą przerwę. A ten, wytrzymalszy chyba na dłuższy wysiłek, na to, a nie wytrzymalszy na, tak, na wysokie zakwaszenie, ale, prawda? Ale właśnie to dokładnia się tu troszeczkę metodyka treningu i teoria treningu, że jednak my nie powinniśmy się bać i dłuższych przerw czasem i wyższych zakwaszeń, no bo jeżeli chcemy rozwijać pewne cechy, powiedzmy, wytrzymałości szybkościowej zawodników. To powinniśmy podążać za tym, co mówi nam logika, i, i mówić sobie: no, dajmy sobie odpocząć, żeby jakościowo dobrze wykonać pracę, która przyniesie nam zamierzony efekt. Karsten Eich, który. Startował na tym samym mityngu co ja w Erfurcie. Pobiegł bodajże tam, 7,55 na 3000 metrów. W środku zimy zawodnik, który już nie był średniakiem, a jednak zobaczcie, rozwijał dość wysokie prędkości, stosował długie przerwy i paradoksalnie z tego treningu uzyskał bardzo dobry wynik w biegu na 3000 metrów. Natomiast Piotr Rostkowski uzyskał wynik 2,23, stojąc w drugim rzędzie w biegu. W którym Paweł Czapiewski poprawił rekord polski w biegu na 1000 metrów. Fajna historia. Partnerem odcinka jest Fundacja Krok do Natury, organizator legendarnego ultramaratonu Chudy Wawrzyniec. Chudy to jeden z najstarszych górskich biegów ultra w Polsce. Odbywa się w Beskidzie Żywieckim zawsze w sierpniu. W edycji 2023 zaplanowano dwa dystanse 50 i 80 km i co ciekawe, wyboru trasy dokonuje się dopiero w trakcie biegu po 40 kilometrach. Chudy Wawrzyniec 80 km będzie areną rywalizacji Mistrzostw Polski w biegu górskim na dystansie Ultra. Towarzyszą mu parszywa będoszka na 60 km, mała rycerzowa na 20 km, muńcu Vertical na 1 km oraz chudy hulajnik zawody dla dzieci i młodzieży. Szczegóły dotyczące biegu znajdują się na www Partnerem odcinka jest regeneracja sportowa.pl internetowa wypożyczalnia profesjonalnych urządzeń do regeneracji i terapii pourazowej. W ofercie znajdują się m.in. pistolety do masażu, elektrostymulatory, nogawki do drenażu limfatycznego oraz urządzenia do kryoterapii i kompresji. Uproszczona procedura najmu pozwala załatwiać wszystkie formalności w obecności kuriera. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszam do wzięcia udziału w dziewiątym nocnym Wrocław Półmaratonie, unikalnej imprezie biegowej w skali całej Europy. Bieg startuje 17 czerwca o godzinie 22. Zapisz się na www.pol.wrocławmaraton.pl i poczuj wyjątkową atmosferę magicznego Wrocławia nocą. Radzę się jednak spieszyć, zostało już mniej niż 1000 miejsc. Piotrze, idziemy w stronę mandrów, fizjologii i metodologii treningowej, a ja będę wracał trochę tutaj i starał się naciągać Ciebie na takie elementarne pytania, z których być może te rzeczy wynikają. I w kontekście tego, co powiedziałeś, przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy w ogóle biegacze mogą mieć obawę o to, żeby na przykład nie zacząć stosować interwałów? Za wcześnie w procesie treningowym, w periodyzacji, czy w ogóle samo to rozróżnienie na, tak jak powiedziałeś, intensywne i ekstensywne interwały sprawia, że możemy w zasadzie od samego początku, od początku przygotowania, od momentu, w którym chcemy budować tą bazę, jak to nazwałeś, stosować jakieś tam formy interwałów, czy jednak może się to skończyć tak, że na przykład forma przyjdzie nam za szybko? Myślę, że bez obawy możemy metodę interwałową stosować, oczywiście dobierając odpowiednią intensywność wysiłku. Czyli ta intensywność nie powinna być według mnie zbyt wysoka. Jeżeli jest to interwał ekstensywny, czyli powiedzmy taki na zakwaszeniu 3 do 5 mmol, jest to bardzo bezpieczna intensywność i praca. Odcinki według mnie powinny trwać około 40 sekund do minuty, czyli to będą wysiłki od 200 powiedzmy do 300 metrów. Minuta może troszeczkę dłużej, to będą 400, setki, ale ja często na przykład używam odcinka 300 metrowego, Australijczycy zresztą kiedyś opracowanie takie opublikowali, w którym podkreślili, że VO2 Max, właśnie trening, który poprawia maksymalny pobór tlenu, może być oparty na wysiłkach trwających około jednej minuty, ponieważ kinetyka poboru tlenu w tych pierwszych kilkudziesięciu sekundach jest najwyższa. Tam powstaje deficyt tlenu i dzięki temu po prostu zachodzi to zjawisko adaptacji i uruchamiania procesów, wdrażania procesów tlenowych w trakcie wykonywania kolejnych powtórzeń. Czyli my rozpędzamy ten układ krążenia oddychania i mięsień sercowy, i to daje nam korzyści. Wychwyt tlenu jest wtedy dosyć duży i z czasem osiągamy strome, warto, stromą krzywą poboru, poboru tlenu, o co nam też tak naprawdę chodzi w treningu, szczególnie średniodystansowców, gdzie wysiłek nie jest taki długi, bo trwa powiedzmy dwie czy cztery minuty. Ale wracając do pytania, interwał ekstensywny jak najbardziej uważam, że może być stosowany, a kiedyś stosowało się po prostu zabawy biegowe, tak? czyli albo kontrolowana prędkość w czasie wykonywania treningu interwałowego, Intensywność, czyli prędkość biegu, tempo oraz przerwy. Objętość powinna wynosić około powiedzmy, 3-4-5 km sumaryczna, i wtedy możemy śmiało z, tego, z, tego, z tej metody korzystać, z tego rodzaju treningu. A jaką w tym wypadku daje nam przewagę ta forma zabawy biegowej, od której powiedziałeś, nad jakimś sztywnym interwałem, określonym w czasie, ale na przykład dobrze dobranym? To znaczy myślę, że my żeśmy odeszli troszeczkę od zabaw biegowych i nie wiem, czy po prostu po, może potrafimy je stosować, bo, bo, bo jednak kiedyś było pewne ograniczenie chociażby w postaci posiadania lub nieposiadania zegarka, ktoś jeden dyktował tempo, ktoś inny gdzieś tam musiał się do tego dostosować, bardziej zwracało się uwagę na samopoczucie. Nie było pulsometrów, nie było urządzeń, które kontrolowały tempo biegu. A obecnie mamy możliwość kontroli tempa biegu na, na, na stadionie, podmierzenia chociażby stężenia kwasu mlekowego we krwi i to nam pozwala na takie bardzo precyzyjne dosowanie obciążenia trening treningowego. Jeżeli właśnie nie przekroczymy tej granicy między interwałem ekstensywnym a intensywnym, to raczej nic tam się złego nie stanie. Wzmocni nam się mięsień sercowy, nieco poprawi tolerancja na zakwaszenie, poprawi nam się technika biegu, będziemy biegać z takim, powiedzmy, większym wigorem. Myślę, że, że dużo plusów. No, no właśnie, to poproszę Cię może o taki przykład, bo wniosek, który płynie z tego, co mówisz, jest taki, że można robić interwały przez cały rok i wszystko jest w porządku, zależnie od tego, jak po prostu nimi manipulujemy. I tu pojawia się właśnie koncepcja treningowa węgierskiego trenera Michaela Igloi, o którym wspomniałem we wstępie. Jego system szkolenia jest źle rozumiany. Ponieważ był przedstawiany jako całkowite przeciwieństwo właśnie Lidiarda. O ile ten drugi został uproszczony właśnie do biegów takich aerobowych, to podejście węgierskiego trenera zostało tak uproszczone. Do treningu stricto interwałowego, bazującego w zasadzie wyłącznie na interwale. A w rzeczywistości jego zawodnicy faktycznie biegali wyłącznie interwały, ale trener manipulował nimi w taki sposób, aby stworzyć adaptacje, zarówno tlenowe, jak i beztlenowe. Jeśli popatrzymy na interwały, jakie on wprowadzał we wczesnej fazie przygotowań, to okaże się, że fizjologicznie one nie różnią się niczym od treningu takiego aerobowego lub progowego biegu ciągłego. To jak można w myśl tej szkoły robić przykładowo, nie wiem, stumetrowe powtórzenia w umiarkowanym tempie, z krótkimi odpoczynkami i mieć podobny bodziec do biegu progowego, nie wiem, na 8 lub 10 kilometrów? Czy można na pewno stworzyć taką sytuację, w której trening interwałowy będzie tak naprawdę nieco zbliżony do treningu metodą ciągu, tak? Czyli będziemy wykonywać odcinki nieco szybciej i nieco wolniej od tych spotykanych w przypadku... W przypadku stosowania metody ciągłej, natomiast myślę, że tutaj każda szkoła, także węgierska. Jednak bazowała na tym, że najpierw występuje przygotowanie ogólne, a później występuje przygotowanie specjalne, tak? Czyli tutaj jednak charakter tego wysiłku we wczesnych fazach, w okresie przygotowawczym, musiał mieć charakter tlenowy, ale to nie kłóci się właśnie z tym, co też przed chwilką powiedziałem wspomniałem, że jednak możemy przejść od interwału ekstensywnego poprzez na przykład. Fazę wykonywania siły biegowej na podbiegach, też metodą interwałową, gdzie będziemy uruchamiać większy przekrój mięśnia, aby następnie wejść dalej w trening interwałowy, ale z, jednak z, też z zastosowaniem metody powtórzeniowej, czyli, czyli takie wykonywanie odcinków w seriach po kilka, powiedzmy 3 razy 6 razy 300 metrów, czy 3 razy 5 razy 300 metrów, czy 3 razy 7 razy 300 metrów, czyli oscylujemy. Na objętościach około 4,5 do powiedzmy 6 km. Sumaryczna objętość treningu wtedy wy wynosi tyle, ale w każdej kolejnej serii możemy podkręcać tempo i skracać czas pokonywania odcinka 300-metrowego. No ja, ja akurat też stosuję tego rodzaju trening i uważam, że jest bardzo dobry, ponieważ tak naprawdę my też nie wiemy, którym odcinkiem trafimy tak naprawdę. W potrzeby danego sportowca. Jeżeli przykładowo wykonamy trening 3 razy 7 razy 300 metrów z prędkościami 60 sekund 57 54, czyli operujemy na fragmencie krzywej mleczanowej. Która z tych intensywności prawdopodobnie będzie najlepsza? Seria to jest 2100 metrów, tak? Mhm. Ja nie wiem, czy to 60 sekund, czy 6,40 na dwójkę, to będzie dobrze, czy będzie to przykładowo prędkość 30, czyli 6,20, czy prędkość 3 minuty i da nam 6 y, minut na, na 2 km. Podzielimy to przerwami powiedzmy 60 sekund, 75 sekund i 90 sekund. Będziemy wydłużać lekko przerwę. Między powtórzeniami, a zachowamy przerwę między seriami, powiedzmy na poziomie 6 minut. Tak? Obserwujemy zakwaszenie, reakcję organizmu i wtedy przechodzimy od wysiłku tlenowego do wysiłku powiedzmy mieszanego, tak? czyli przygotowujemy powoli organizm do pracy na wyższych intensywnościach. Rozciągniemy to w czasie na kilka tygodni, powiedzmy na 6 czy 8 tygodni. Będziemy zwiększać prędkość. Jak było 60 57 54 w seriach, to zrobimy za chwilę 57 54 51 albo na przykład 57 57 54 albo 54 54 51 i tak dalej. Później będziemy skracać, yy, przepraszam, zmniejszać liczbę odcinków pokonywanych, bo dojdziemy do prędkości w, w granicach 45 sekund. I wiadomo, że, że to już musi być dobry Miller, żeby pokonał 1500 metrów 3,45. I tych, zapewne tych odcinków ostatniej serii zrobimy 5 lub 6, nie, nie, już nie 7, a za chwilę przejdziemy na prędkości 42 sekundy i zrobimy ich 5 lub 4. A odpowiednią większą ilość będziemy wykonywać, liczbę tych odcinków będziemy wykonywać z tymi niższymi prędkościami. Ja tutaj podałem przykład trzech serii. Jest to taka metoda interwałowo-powtórzeniowa, czyli wykazuje i cechy interwału. Ponieważ te cechy występują w każdej z serii, ale też występują pewne cechy metody powtórzeniowej, w której dajemy organizmowi szansę na złapanie oddechu i, i po prostu wykonanie kolejnej serii powtórzeń i kolejnej serii powtórzeń. Ja myślę, że w przypadku tutaj, jeśli chodzi o szkołę węgierską, jednak występowało coś podobnego, tak? Wiesz, na co ja tam zwrócimy uwagę? Zwrócimy uwagę na to, że tam była bardzo duża taka modulacja tempa w obrębie samego treningu. Także ewidentnie ten trening interwałowy składał się też z różnych faz, w zależności od tego, w jakim tempie poszczególne odcinki były wykonywane. Dlatego, jak spojrzymy na to z boku, tak nie analizując dokładnie, to może się wydawać, że liczba powtórzeń, liczba odcinków gdzieś tam nam się nie klei, a okazuje się, że część z nich miała zupełnie inne zadanie niż część zasadnicza treningu. I tak od razu właśnie. Przychodzi mi na myśl takie pytanie do Ciebie: dlaczego w praktyce współcześnie rzadko stosuje się taką modulację, że w ramach jednego treningu biega się interwały różnym tempem? Raczej właśnie zmienia się parametry przerwy, zmienia się dystans odcinków, a tempo często-gęsto jest takie samo. To jest niepraktyczne po prostu? Może nawet nie do końca tak jest, bo gdybyśmy przyjrzeli się na trening czy Brytyjczyków czy Amerykanów, to okaże się, że oni jednak skracają długość odcinka. Przykładowo biegają mile, 1600 metrów, 1200, 800 600, 400, 200, 200, 200, 200, przykładowo. No tak? tak, przy zmianach I, odcinka to, to jest jakby logiczne, tak? Ale, mhm. ale jakby przy zachowaniu takiego samego odcinka nie stosuje się czegoś takiego, że zaczyna się, nie wiem, powiedzmy trochę lżej, a potem się przyspiesza albo, nie wiem, w drugą stronę stara się utrzymać, mimo że w teorii będzie to ciężko wykonalne, takie, takie treningi. Nie mają racji bytu? Według mnie mają rację bytu, bo właśnie możemy wykonując przykładowo 15 powtórzeń 400 metrowych, rozpocząć od tempa 80 sekund, później sobie przechodzimy na tempo 76 sekund, a później na 72 sekundy. To wszystko się dzieje w obrębie jednego treningu, na jednym odcinku, ale jak gdyby przygotowujemy się na wariant rozegrania biegu na końcówkę. Poza tym, jeżeli byśmy przeszacowali swoje możliwości i zbyt wysoko zaczęli realizację treningu w jego początkowej fazie, to okazałoby się, że byśmy mieli kłopoty z wykonaniem założonej objętości treningu, o której też wspomniałem i która jest jednak niezbędna do zaistnienia zmian w organizmie i do adaptacji. Także tutaj te, tych możliwości jednak jest dużo i możemy w seriach wykonywać powtórzenia z tą samą prędkością na, na zadanym odcinku lub przyspieszać lub możemy też wręcz zrobić coś takiego, że konkretny przykład 6 razy 300 metrów, 4 razy 500 metrów, 6 razy 300 metrów. Zaczynamy 57 sekund. Potem biegamy w tempie 1,40, czyli po 20 sekund i kończymy już nie 57, a 54, czyli mamy prędkości powiedzmy 19, w środkowej części 20 sekund na setkę, a w końcowej części 18 sekund na setkę, a później jeszcze zakładamy buty startowe i biegamy sobie odcinki 200-metrowe 6-8 razy z prędkością nie 18, a 17 sekund czy 16 sekund, tak? Mm -hmm. no, że mówię tak o, o, o dobrej zawodniczce w biegu na powiedzmy trójkę albo o, o dobrym zaangażowanym, dość mocnym amatorze, który też biega trójkę i piątkę, tak? No dobra, a wróćmy do tego jeszcze amatora, któremu zadałeś ten trening 7 razy kilometr w tempie startowym na 5, na 5 kilometrów, czyli mm -hmm. w jego przypadku były to 4 minuty na kilometr. I załóżmy, że on na przerwę nie trzyminutową do takiego pełnego wypoczynku, tylko tam troszeczkę krótszą. Zaczyna realizować ten trening, robi pierwszy odcinek, no to wiadomo, że idzie. Robi drugi odcinek, trzeci i już widzi, że zaczynają się schody, że może tego nie ukończyć zgodnie z tymi założeniami. To co byś takiemu zawodnikowi zalecił? Wydłużyć sobie tą przerwę tak, żeby dał radę utrzymać jakość tych odcinków? Przerwał to w ogóle, czy na przykład obniżył prędkość odcinków? To znaczy, ja bym przede wszystkim zredukował liczbę odcinków, to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił. A następną rzeczą, którą bym zrobił, to jednak nie poszedłbym za bardzo tutaj w zmianę, jeśli chodzi o długość przerwy, a jednak bym zredukował prędkości, czyli znaczy to, że mój organizm nie jest zaadoptowany jeszcze do, do tych prędkości, więc muszę wykonać krok w Wstecz, naprodukować sobie enzymów odpowiednich, yy, wzmocnić siłę nóg, mięśnie sercowy, zaadaptować się do zadanego obciążenia treningowego. Niech adaptacja zrobi swoje i za 3-4 tygodnie będę mógł zrealizować trening. Ale to już którego były 3-4 tygodnie do startu. <grych> yy, skróciłbym odcinki jednak, tak? Okay. Wtedy skróciłbym jednak odcinki. Okay. No dobra. to spójrzmy z punktu widzenia fizjologii na taki trening zrealizowany jako jednostka ciągła. A to, jakie dodatkowe korzyści moglibyśmy zyskać, realizując analogiczne założenia w systemie interwałowym, ja tutaj wymyśliłem takich kilka możliwości i chciałem Cię poprosić o komentarz do nich. Pierwsze to zmiany tempa, które następują w ramach treningu interwałowego, prawdopodobnie pozwolą zaangażować więcej włókien mięśniowych, niż by, gdybyśmy zrobili taką jednostkę w systemie ciągłym. Zgadzam się, ponieważ metoda ciągła będzie miała swoje ograniczenie w postaci prędkości biegu. Jeżeli, jeżeli będziemy trening realizować metodą ciągłą, no to niestety nie będzie takiej możliwości pobudzania włókien mięśniowych i biegania ze swobodą, którą daje po prostu trening interwałowy. Mhm. Tak, co nie znaczy, że w metodzie ciągłej na dużym zmęczeniu nie będą rekrutowane większe przekroje mięśni, bo mhm. będą. Mhm. stanie się wysiłek dosyć uciążliwy i wtedy dojdzie do tego, że te, te, te grupy mięśniowe będą coraz bardziej, przekrój zaangażowany podczas pracy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o technikę biegu, no to z pewnością i ten przekrój będzie uruchamiany mięśnia większy i sterowanie będzie doskonalone tymi mięśniami, bo układ nerwowy troszeczkę inaczej będzie pracował i technika biegu będzie lepsza i zakres ruchu większy. Także to tak myślę, że, 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 że warto tutaj z tego rodzaju treningu jak naj, na, na pewno korzystać. Fajnie, że powiedziałaś o tym, że zostanie zrekrutowana większa liczba włókien, bo ja też właśnie kolejną tezę, którą miałem i chciałem poprosić o komentarz, jest to, że interwał lepiej zwiększy odporność na zmęczenie włókien szybko kurczliwych, które są w naszym mięśniu, przez to, że właśnie będzie duża objętość, a jednocześnie zmiany tempa zawierające właśnie spokojne odcinki pozwolą nam na dłuższe bieganie w tempie szybkim i ich rekrutację. No tak, to rzeczywiście też może tak być, że. Jeżeli używamy włókien szybko kurczliwych, wiadomo, że one ulegają zmęczeniu i w pewien sposób uodparniamy się na to zmęczenie. Natomiast jeżeli wykonamy wysiłek pod odpowiednie strome wzniesienie, to też może on być realizowany przecież metodą interwałową. Chodzi o to, żeby ten przekrój mięśnia jednak uruchamiać ale żeby jak gdyby też stworzyć inną podstawę do wykonania treningu tempowego tak naprawdę czy specyficznego w przypadku biegów długich, bo my mówiąc o sile biegowej możemy mieć też na myśli bardzo długie podbiegi które były stosowane nawet przez naszych trenerów i niejednokrotnie zawodnicy podbiegali z Piechowic do Jakuszyc uruchamiając duże przekroje mięśni przy małych prędkościach mhm. Interwał daje to że, że jednak, jednak ta rekrutacja będzie, będzie wyraźnie się zaznaczała. Ale tutaj ja myślę, że przede wszystkim jest taka korzyść z tego, że, że jednak ta technika biegu będzie się poprawiała, a zmęczenie swoją drogą, bo jest ono, ono wynikiem yy, liczby powtórzeń. Tak? Mhm. Ta odporność rzeczywiście też będzie rosła. Natomiast też no, walczymy o wykonanie tej pracy, o której też wcześniej wspominałem i, i ta praca zostanie raz, że, że, że wykonana o odpowiednio dużej mocy intensywności, a dwa, że poprawnie technicznie. A kiedy dla trenera korzyścią Wynikającą z interwału względem na przykład biegu ciągłego, będzie to, że da się uzyskać dłuższy czas pracy na wyższym tętnie. A jeszcze raz można? Porównując interwał i bieg ciągły, mhm. jesteśmy w stanie za pomocą interwału uzyskać łącznie dłuższy czas pracy na wyższym tętnie niż w przypadku biegu ciągłego, gdzie byłoby to raczej trudne. To znaczy tak, jeżeli będzie, będzie to interwał, odcinek podczas. Stosowania tej metody będzie dosyć długi, to, to wartości tego tętna będą też dosyć wysokie. Natomiast jeśli chodzi o tętno w czasie wykonywania odcinków, powiedzmy, minutowych, to niekoniecznie do tego musi dojść, bo te tętna będą zbliżone. A może się okazać też, że jednak gdy będziemy przerywać wysiłek, nie będzie on zbyt długo trwał, to nie będziemy osiągać nawet takich y, wartości częstości skurczów serca, które występują w metodzie ciągłej. Nawet w czasie testu VO2 MAX, takiego, w którym stopnie są krótkie, nie uzyskamy tętna maksymalnego. Tak jakbyśmy stopnie wydłużyli, powiedzmy, do klasycznych 5 minut, spotykanych w testach wydolnościowych, czy w czasie wysiłków odcinków dwukilometrowych. Także tutaj jeszcze, jeszcze jest ważna ta długość odcinka, i, i to nie zawsze jest tak, że, że te tętna będą zbliżone do takich, które osiągamy w, mhm. podczas stosowania metody ciągłej, ale no możemy to też zmieniać właśnie przez długość odcinków, długość przerwy, i oczywiście stosując trening typu 10 razy kilometr uzyskamy tętna wyższe niż w mhm. metodzie ciągłej. No i kolejna korzyść, którą wypisałem, hipotetyczna oczywiście, bo to są tylko moje jakieś tam dywagacje. Czy w przypadku treningu o charakterze interwałowym możemy powiedzieć, że będzie nam łatwiej stworzyć takie warunki, w których nasz organizm będzie uczył się właśnie wykorzystywać ten mleczan jako substrat do pozyskania energii na mięśni? Czy to zjawisko będzie zachodzić, jeżeli będzie odpowiednia długość? odcinka, czyli czas pracy i odpowiednia intensywność. Bo wyobraźmy sobie, jeżeli będziemy, podam może trzy rodzaje treningu. Pierwszy, 3 razy, 5 razy 150 metrów w tempie 15 metrów, 15 sekund, przepraszam, na 100 metrów. Drugi rodzaj wysiłku, 12 razy 400 metrów w tempie 72 sekundy. I trzeci rodzaj wysiłku, a dajmy na to, a niech będzie 7 razy kilometr po 3,20. Do czego dojdzie? Do, dojdzie do tego, jeżeli będziemy mierzyć stężenie kwasu mlekowego, że w pierwszym przypadku może się okazać, że wykonanie 15 powtórzeń powiedzmy na dwuminutowej przerwie między odcinkami, 6-minutowej przerwie między seriami spowoduje uzyskanie mleczanu w rzędu powiedzmy 6-8 mm. W drugim przypadku może się okazać, że to zakwaszenie no, będzie też bardzo podobne. Pierwszy to tak. setki, drugi to cztery setki. 150. -tki, 150. -tki, 400 -tki. Drugi cztery setki po 72 tak. sekundy. I, i, trzeci, I trzeci będziemy wykonywać 1000 320. I też może się okazać, mówię o tej samej osobie, że też będzie to zakwaszenie takie samo, ale Przedłużmy czas pracy nie 150 metrów, a 300 metrów, czyli 45 sekund. Jest to możliwe do wykonania przez dobrych zawodników, czy, czy nawet dobre zawodniczki. I sumaryczny czas, czas pracy, czy, czy objętość treningu, może się okazać, że będzie nawet zbliżona, ale już uzyskamy zupełnie inny poziom kwasu mlekowego. tak? Zwiększmy tempo biegu na 400 metrów, powiedzmy do 64 sekund, lub wydłużmy czas pracy dwukrotnie i biegajmy z tą prędkością 800. -ki. Też jest to możliwe do wykonania. Zmieni nam się też stężenie kwasu mlekowego. I tutaj ale chcesz powiedzieć, że im ono będzie wyższe, tym też nasz organizm będzie w teorii uczył się lepiej wykorzystywać ten mleczan. Z powrotem, czy na przykład nie jest tak, że jak on będzie się utrzymywał na jakimś w miarę niewysokim poziomie, ale przez dłuższy czas, no to, to ten organizm wtedy będzie mógł sobie z niego tam spokojniej czerpać, jak to jest w praktyce? To znaczy, w praktyce jest to tak, że w pierwszym przypadku nie dopuszczamy do, do, do właśnie zbyt dużego wzrostu stężenia mleczaną we krwi, w drugim przypadku jest to taki chyba klasyczny wysiłek 400 metrowy, w którym on rzeczywiście. Jest produkowany dosyć dosyć intensywnie w dużej ilości. I trzeci przypadek to już jest jednak trening o charakterze bardziej mieszanym lub tlenowym, w którym mimo, że wydłużamy odcinek, nie dochodzi do, do jego produkcji. I teraz, w zależności od tego, jaki jest nasz cel, no to będziemy z tych, z, tych, z, tych, z tych rozwiązań korzystać. Natomiast jak najbardziej ja jestem za tym, żeby oczywiście ten mleczan wytwarzać w treningu interwałowym, szczególnie w okresie przedstawienia i żeby jednak ćwiczyć mechanizm odzyskiwania tej energii z, z, z mleczanu. Tak? Mm -hmm. Idziemy sobie w stronę dywagacji tutaj fizjologicznych, metodologii treningu. Domyślam się, że dla niektórych naszych słuchaczy to są już dosyć trudne Tematy, a chciałbym, żeby nasza rozmowa miała taki wymiar też jak najbardziej praktyczny i była przystępna, i pomyślałem, że właśnie może skomentowałbyś, powiedziałbyś w dwóch słowach o tym, jakie najczęściej rodzaje interwałów biegacze stosują i co one tak naprawdę dają. Troszeczkę już w tej rozmowie naszej to wybrzmiało, ale omówmy sobie może tak króciutko takie najbardziej popularne treningi. Interwałowe w warsztacie biegacza, zaczynając na pewno od kilometrówek, bo one już gdzieś tutaj się pojawiły. To jest taki zestaw trochę w treningu biegacza, jak Big Mac i frytki w McDonaldzie. One są takie często takim papierkiem lakmusowym. Do porównania progresu z roku na rok, w jakim tempie co, co robiliśmy, ale i też wyznacznikiem, często takim, czy jestem gotowy na zawody. Tak jak powiedzieliśmy na przykładzie tego Twojego zawodnika z rekordem życiowym 20 minut na 5 kilometrów, to ten trening może mu trochę dodać wigoru, jak się okaże, że, że zrealizował takie założenia, o których mówiliśmy. Powiedz w takim razie, kiedy taki trening w procesie treningowym najczęściej się stosuje i jaki jeszcze może cel oprócz właśnie tej podbudowy mentalnej i sprawdzenia gotowości? Czy jest to taki trening, który stosuje się w ostatniej części okresu przygotowawczego, czyli Kilka tygodni przed startem, czy w biegu na 10 km, czy w maratonie, bo, bo sama liczba odcinków 10 wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z biegaczem prawdopodobnie na, na 10 km. Tak? Jest to taki bardzo popularny trening wśród biegaczy, biegaczy długodystansowych. Dla średniodystansowców jest to, to już taka słuszna liczba powtórzeń. Oni tak raczej nie zapędzają się aż w takiej objętości tego rodzaju treningu. Dla maratończyków może się okazać to troszeczkę za Mało jednak tak i tutaj jednak już po odpowiednim przygotowaniu ten rodzaj treningu może być wykonywany ale, ale raczej też nie na początku gdzieś przygotować bo jednak musimy zacząć od krótszych odcinków i jednak od tego interwału ekstensywnego ewentualnie na początku naszych przygotowań przejść przez cykl siły biegowej aby na bazie tego przygotowania właśnie te intensywne intensywne Środki treningowe, obciążenia stosować już tak bliżej, powiedzmy, startu, czyli powiedzmy na, na, na 6-8 tygodni przed startem. Ten podcast, jak dobrze wiesz, nazywa się 42195FM, nie bez kozery. Wielu z nas tutaj. Doproponuję to, to be... zwiększyć liczbę <noise> odcinków z 10 do 15. <noise> no właśnie, dokładnie odpowiedziałeś na moje pytanie. Chciałem zapytać, jaki byłby odpowiednik dla, dla maratończyka. I mówisz, że 15 kilometrówek to. To, to znaczy, myślę, że dla martończyka amatora, bo jednak yy, ścigacze to, to potrafią i 20 takich odcinków zrobić, tak? Natomiast pamiętajmy, że, że, że są osoby, które są zaadoptowane i chleb powszedni stanowi trening dla nich. I, i jest to ich główne zajęcia, a, a gro jednak biegaczy no nie może sobie na to pozwolić, żeby spędzać 20 godzin w tygodniu na treningu, czy 15 godzin na treningu biegowym i sprawnościowym. I po prostu te objętości muszą być siłą rzeczy mniejsze. Natomiast pewne prawidła są, czyli, czyli jednak tutaj bym poruszał się w obszarze prędkości zbliżonych do wysiłku startowego. To jest przede wszystkim tak ważne. A, a, a dodatkowo obudowywałbym ten trening odpowiednim kilometrami. Natomiast specyfika wiadomo, maratonu jest taka, że, że ten wysiłek jest długotrwały i, i dobrze by było, żeby trening, który będziemy wykonywać też był jakąś namiastką tego, co spotka nas podczas próby generalnej, a właściwie już występu mhm. tak naprawdę. No właśnie, to jakie przerwy byś zaproponował temu konkretnemu zawodnikowi, który jeszcze niedawno w naszej rozmowie przygotowywał się do biegu na 5 kilometrów, ale wydłużył się już do maratonu. Prze mhm. Planuje przebiec go na przykład w 3 godziny i 30 minut. Powiedzmy, mhm. nie wiem jakie to będzie tempo. Z Dobrze, no to tak na szybko. 4,40, no to w, te w tempie startowym takich 15 kilometrówek znaczy, zrobić. nieco może bym przyspieszył, bym jednak był za tym, żeby to może nie było 4,40, a 4,30. Przerwa Dobrze by było, żeby była truchtana i może być tam powiedzmy dwie i pół minuty lub trzy. To jest takie dobre okrążenie. Jeśli trening byłby wykonywany na stadionie, to można sobie potruchtać, odutylizować trochę tego mleczanu, pomęczyć trochę nogi, bo z tym się spotkamy po prostu na tym maratonie. To, to dobrze byłoby troszeczkę tutaj od strony biomechaniki podejść i, i, i zmęczenia naszych mięśni. No, i może wykonać tam tych 15 powtórzeń, nawet w decydującej fazie przygotowań, czyli powiedzmy między ósmym a trzecim tygodniem, licząc wstecz, że tak powiem, do, do, do startu. Mówimy sobie o tym, że taki trening może też mentalnie podbić zawodnika, że pokaże mu, że on jest gotowy, jeśli uda mu się zrealizować taką jednostkę, właśnie w, polegającą na połączeniu kilometrowych odcinków w tempie startowym. Wszystko pójdzie gładko, no to taki zawodnik może sobie pomyśleć, że Faktycznie już nic tylko połączyć te odcinki i pobiec wymarzony na przykład rekord życiowy, a zastanawiam się, czy w twojej praktyce zdarza się coś takiego, że tak naprawdę jest to wadą tej jednostki, bo może się okazać, że w przypadku, kiedy jesteśmy fizycznie gotowi, bo trening wskazuje na to, że damy radę połączyć te kilometry w jedną całość. W przypadku. Treningu interwałowego nie musimy zmusić swojej głowy, swojej psychiki do tego, żeby utrzymać tę koncentrację, utrzymać ten poziom wysiłku i powalczyć dłużej ze sobą. To potem na linii startu okazuje się, że właśnie ten aspekt przeważa i mimo że trening wskazuje na to, że wszystko powinno być okej okay, psychicznie, nie jesteśmy jako zawodnicy w stanie tego znieść. Bywa tak, jest takie ryzyko. Na pewno jest ryzyko, ale my musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, bo Fizjologia mówi swoje. A życie swoje. Psychologia, czyli życie mówi swoje, a biomechanika mówi też swoje, prawda? I, i tutaj jest taki miks, będzie, będzie jednak występował. We wszystkim na pewno jakiś zdrowy rozsądek y, musi być zachowany, ale jednak też postępowanie takie metodyczne w, za w zakresie, w obszarze każdej z trzech wymienionych nauk, czyli i, i biomechaniki, i psychologii, i fizjologii, bo jednak chyba to prawda fizjologiczna najwięcej by nam powiedziała. yeah uh -huh. Ale z kolei, jeżeli przeciążymy zawodnika i będzie on zmaltretowany psychicznie, to, to wiadomo, że to on też, on też nie, nie, nie uzyska pełni swoich możliwości. Czyli tutaj musimy zadbać, jeśli chodzi o, o trening i, i też trening interwałowy, jakikolwiek on by nie był, o odpowiednie dozowanie tych obciążeń treningowych. I takie właśnie mocne obciążenie interwałem być może jest wskazane, ale nie tak bezpośrednio przed startem, bo rzeczywiście to źródełko zosta nie wyczerpane i później na ten start niestety nam troszeczkę zabraknie. Niedobrze jest, jak na przykład bolą nas nogi, a, a, a właśnie ten występ nas czeka. Nie? To znaczy taka o, oznaka zostaje kilka dni, czy zdążę, czy nie zdążę, bo, bo, bo jednak te mięśnie na start powinny być już świeże. Tak? To wiąże się właśnie z, z jakimś takim zdroworozsądkowym podejściem, zachowaniem balansu między tym, co słuszne i co, co, co prawidłowe, a między tym, co, co bym chciał, żeby było. I tutaj ten, ten taki trening życzeniowy czasami przynosi. Złe yy, efekty. To, żeby było jasne i żeby to dobrze wybrzmiało, jeśli chcemy się przetestować tym kilometrowym interwałem. Odpowiednio wcześniej. Odpowiednio to jest? No dwa tygodnie, myślę, tak. No bo to, to, to później, jeżeli będzie tydzień. To może się okazać to zbyt mało. Chociaż niektórzy stosują testy nawet na, na, na tydzień przed biegiem w maratonie i Włosi na przykład określają za pomocą urządzeń tempo biegu, które mogą podjąć w czasie startu. I taki test na przykład ich to jest wykonanie pięciu odcinków dwukilometrowych. 6,10 to Baldini robił, to Bordin robił, Włoszki, które biegają maraton w okolicy 2,25. Akurat one nie te prędkości, nie, mówię teraz o, o zawodnikach. 60, 6,5, 6 minut, 5,55, 5,50. Tak? Określane zostało tętno, poziom stężenia kwasu mlekowego przy właśnie tych, tych prędkościach, które były, które były zastosowane na tych pięciu stopniach w postaci biegów na dystansach dwóch kilometrów. I oni na podstawie tego określali, jak ten zawodnik, przewidywali, jak, jak ten zawodnik zachowa się już na, na starcie. Znaczy określali i tętno, i mleczan. Jeżeli zbyt wysoko się kwasili, to znaczy, że zawodnik nie jest przygotowany do tego, żeby z zadaną intensywnością biec dystans maratonu, tak? Ale to już trzeba naprawdę takiej aptekarskiej dokładności, tak żeby te, tego typu rzeczy robić. Okej, okay. no to jedziemy dalej i tutaj na pewno musimy się zatrzymać przy 400-kach. Moje pierwsze pytanie takie, które od razu się nasuwa, to czy robimy akurat 400 metrów, bo tak wychodzi. Czy po prostu dlatego, że tak się przyjęło? Mam na myśli to, że tyle ma dokładnie bieżnia i jest po prostu wygodnie takie odcinki biegać. I zastanawiam się, co by było, gdyby zamienić na 300 albo na 500. Czy to jest bardziej psychologia, czy fizjologia? Ja myślę, że to jest jednak chyba przyzwyczajenie, bo, bo różnica między 300, 400 a 500 to jakbyśmy tutaj trochę 100 metrów mniej pobiegali, tu 100 metrów więcej to, to nie, nie ma aż takiego znaczenia. Ale rzeczywiście chyba odcinki 400 metrowe wykonuje się dlatego, że, że ta bieżnia po prostu ma obwód 400 metrów i, i one są najczęściej spotykane. Zresztą warto zauważyć w opracowaniach angielskojęzycznych, że oni, oni operują właśnie takimi odcinkami 1600 metrów, 1200, 800, ewentualnie 400, 200, ale rzadko na przykład 300, rzadko na przykład 500. Nieco częściej, 600 dni, ale tak są, są, są to odcinki związane albo z połową, albo z całym okrążeniem i, i po prostu jakieś wielokrotności. No tak, czyli wszystko od mili się, się zaczyna i na mili się kończy. To kiedy stosuje się taki trening? Mam na myśli 400 setki, Jaki jest taki złoty standard i jakie ewentualnie w praktyce często modyfikacje się zdarzają? Znaczy, modyfikacje będą zależne od tego, do czego się przygotowujemy, tak? Bo Popularnym treningiem w pewnej fazie przygotowania do biegu na 5 km będzie przykładowo 15 razy 400 metrów. Tak? Popularnym treningiem na 400 setkach będzie ostatnia faza przygotowań do biegu na 10 km, gdzie ćwiczymy też odpowiedni ry rytm biegu. tak? Czyli poruszamy się też z prędkością startową, te zagłaszenia są umiarkowane, przerwa może być też całkiem krótka, bo może wynosić powiedzmy minutę, czy półtorej minuty, czyli dosyć dosyć krótko. Mogą to być dwie serie po 10 razy 400 metrów. Także tutaj liczba, liczba będzie zależała od tego, jaki nas czeka start, na jakim dystansie. A jednak nie ograniczałbym występowania tego rodzaju treningu w sensie odcinka. Tylko do, do okresu bezpośrednio poprzedzającego start, ale też do wcześniejszych okresów, tylko że zadanie tego treningu po prostu będzie, będzie inne. Tam będzie budowanie jednak tej bazy tlenowej wcześniej, a w ostatniej fazie będzie zbliżenie organizmu i, i zapewnienie mu takiej możliwości, zasymulowanie warunków startowych. O. Czyli okay. zbliżenie specyfiki treningu do specyfiki wysiłku startowego. To pewnie dla większości z nas będzie jasne, bo te prędkości wtedy będą dosyć podobne do tych prędkości, z którymi chcielibyśmy wystartować, a to, co powiedziałeś w początkowej fazie, żeby wykorzystać te cztery setki na początku przygotowań. To, tak. to na jakich prędkościach wtedy powinniśmy? Je to, to znaczy, ja bym tutaj przede wszystkim odniósł się do tego, jaką chcę uzyskać reakcję, tak? No bo to o, o, zakładam, że. OK, robię mimo wszystko bazę tlenową, zakwaszając się na 4 czy 6 milimoli. To jest dalej wysiłek, jednak o, o charakterze t, też tlenowym, bo pamiętajmy, że według. Czy to jest gdzieś próg ponad progiem, tak? To jest ponad progiem, tak, ale, ale nawet dystans 3000 metrów, który w, w, podczas którego no po wysiłku zakwasimy się powiedzmy na 12 mmol to jest około 80% energii pochodzącej ze źródeł jednak tlenowych, tak? Czyli tutaj redukując jeszcze prędkość i intensywność po prostu tego naszego odcinka do takiej, aby ta spodziewana reakcja wyniosła 4-6 milimoli, to to będzie całkiem przyjemny trening, tak? który, który no, z łatwością powinniśmy wykonać, a który daje nam właśnie te efekty, o których wcześniej mówiliśmy, czyli poprawia nam technikę biegu, ta Mechanika jednak jest troszeczkę inna, Nie jesteśmy przyczłapani, jesteśmy tacy bardziej ożywieni i dobrze przygotowani, jednak do stosowania takich jednostek treningowych o większym stopniu trudności. Wyobrażam sobie, że może nas słuchać również taka grupa biegaczy, którzy na przykład do tej pory nie różnicowali sobie treningu w ogóle, po prostu biegali, wychodzili, pobiegać i po wysłuchaniu. Tej rozmowy pomyśleli, że faktycznie te cztery setki, o których powiedziałeś przed chwilą, takie spokojniejsze, ekstensywne, mogłyby być dla nich dobrym początkiem do tego, żeby je wprowadzić. No to z jaką częstotliwością byś taki trening raz w tygodniu rozplanował w to znaczy, taki sposób? Kolejne, znaczy bardzo dobre pytanie, ale tutaj taka od, od, odpowiedź, podpowiedź. Pod w zależności od tego, ile czasu mogę poświęcić na trening, ile mogę razy wyjść w ciągu tygodnia na, na, na trening, myślę, że albo raz, albo raz na dwa tygodnie, albo raz w tygodniu. Tak? To zależy, czy trenuję cztery, pięć razy, sześć razy, czy po prostu trzy razy, i wtedy nam się troszeczkę sytuacja komplikuje, ale warto co jakiś czas do, do tego rodzaju metody treningowej yy, sięgać. OK, przejdźmy do kolejnego wariantu treningu interwałowego. Nasz podcast nie jest z gumy, więc musimy gdzieś tam powoli zmierzać się w stronę końca. A tu moglibyśmy tak jeszcze długo dywagować. Więc powiedziałeś o tych wszystkich wariacjach typu 1600, 1200, 800, 400, połączenie takich odcinków o różnej długości. Chciałem się zapytać, czy jeżeli stosujemy tego typu interwał, to zawsze musi to być tak, że musimy iść w stronę biegania. Szybszego, czyli zaczynać od dłuższych, a kończyć na krótszych, czy nie ma to znaczenia? Znaczy, myślę, że ma to znaczenie, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli utrzymamy prędkość, możemy tutaj manipulować troszeczkę przerwą, bo wykonując z dość wysoką intensywnością, powiedzmy bieg na 5 kilometrów lub tempo na, na 3 km, jesteśmy w stanie 1600 m przebiec, tak? To jest już dość duże wyzwanie, żeby te, tego typu odcinek przebiec ze zbliżoną prędkością, więc, więc skracamy odcinek i, i próbujemy utrzymać tą prędkość. To mimo wszystko jest dość trudne, a możemy zastosować naprzemiennie właśnie inną metodę, że jednak będziemy podkręcać to tempo, tak? Czyli zakładamy, że zaczynamy w tempie odcinka. 5000 metrów, 5 kilometrów, te 1600 metrów, a powiedzmy tam te 400 metrów na końcu wykonujemy z prędkością 1500 metrów, hipotetyczną. No, raczej tak powinniśmy chyba skończyć, nie? Bo, 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 bo 3 kilometry to może być troszeczkę za, za łatwo, mhm. powiedzmy tak. Czyli przechodzimy od takiego interwału i odcinka o charakterze mieszanym, powiedzmy, w stronę bardziej interwału takiego beztlenowego. I możemy sobie na przykład dorzucić na koniec tysiąca podzielonego na 5 mhm. czyli 5 razy 200 metrów i wtedy już możemy biegać dosyć szybko tak żeby zostawić sobie jednak rezerwę, bo to mimo wszystko uważam że, że, że jest ważne i potrzebne żeby nie sprzedawać się do końca na treningu i wtedy mamy takie fajne zakończenie treningu w strefach których z reguły biegacze amatorzy długodystansowi nie poruszają się tak a objętość która będzie wykonana w ostatniej fazie treningu, czyli powiedzmy ten 1000 metrów podzielony na 5. nie stanowi wtedy żadnego problemu, jeśli chodzi o, o wykonanie, i jest to jak najbardziej i możliwe i wskazane, żeby coś takiego, coś takiego robić. I, i taki. Akcent powiedzmy wytrzymałości szybkościowej zastosować na, ko na końcu. No właśnie, a kiedy się tego narzędzia używa? Bo kilometrówki, powiedziałeś, że są raczej zarezerwowane już wtedy, kiedy jesteśmy trochę rozpędzeni i w bezpośrednim takim, powiedzmy, przygotowaniu poprzedzającym start. 400, mm -hmm. w zależności od intensywności, możemy robić od samego początku przygotowań, aż po już takie specyficzne przygotowanie do prędkości startowych. A co w przypadku tych właśnie wariacji, o których mówimy, że te długości odcinków nam się zmieniają? Czy to jest po prostu tylko zrobione po to, żeby nam się nie nudziło na treningu? To znaczy nie. Myślę, że no ka każde nasze działanie powinno być przede wszystkim celowe, tak? To jaki Więc to jest cel? Cel jest według mnie taki, żeby... Bo to nie jest trening specyficzny do maratonu na 100%, ponieważ jego objętość i intensywność nie odpowiada specyfice maratonu. Ale czy maratończyk, amator cały rok powinien się przygotowywać do maratonu albo nawet pół roku? No nie. Więc dobrze byłoby, żeby on w swoim planie treningowym uwzględnił starty na dystansie krótszym, chociażby 5 czy 10 kilometrów, a może wystąpił nawet na bieżni na 3 tysiące metrów i żeby wplutł w ten trening w okresach właśnie przygotowań do dystansów krótszych. To nie jest trening specyficzny też, ale... Może on stanowić pomost między takim treningiem czystotlenowym, powiedzmy na 2 do 4 mm, a treningiem beztlenowym, który jest potrzebny do dystansu, w sensie beztlenowym, o którym wspomniałem, rzędu 12 mm. Może nawet tego trening rodzaju treningu taki biegacz amator nie wykona, żeby. Katować się obciążeniami do trójki i biegać, powiedzmy, 5-6 razy 800 metrów, żeby osiągać te 12 milimoli czy 10, bo może jest mu to niepotrzebne. Ale być może warto by było, żeby zaczynając od odcinków bardziej, powiedzmy, tlenowych czy o charakterze mieszanym, zbliżał się specyfiką do tego wysiłku intensywnego. A Skrócenie tej ostatniej fazy treningu, tego tysiąca podziel... zastosowanie tego tysiąca podzielonego na pięć, spowoduje, że on nawet może te 12 milimoli uzyskać, tylko on uzyska to na dystansie tysiąca metrów. Mhm. To nie jest katowanie się po prostu dystansem powiedzmy półtora razy dłuższym niż trójka. Bo to jak się podzieli trójkę, to trzeba to troszeczkę więcej pobiegać tych kilometrów, o, o objętości troszkę więcej zrobić, żeby był efekt yy, dobry w czasie biegu, podczas, nabieg na, 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 na 3 kilometry. ale chodzi o to, żeby dotknął lub przekroczył prędkości, których normalnie nie używa. Mhm. Bez względu na to, czy zastosuje w, w pewnym momencie swoich przygotowań taki trening powiedzmy. Już zbliżony troszeczkę do beztlenowego, właśnie taki typowy dla dystansu 3000 metrów. Można to wyliczyć ze wzorów. Tak? Hipotetycznie można wykonywać trening do, do 3 km, no, nawet nie startując. Tak? No bo istnieją opracowania i, i możliwości przeliczeń dystansu, że a, uzyskując na dychę tyle, to powinienem piątkę pobiec w tyle, a półmaraton w tyle. I chociaż nie pobiegłem półmaratonu, to powinienem może czasem ten stosować tego rodzaju trening. I chociaż nie przebiegłem trójki, to też powinienem z drugiej strony dotykać tych prędkości intensywności, żeby ten marazm jednak nie wkradł się do naszego treningu. Tak? Czyli, Czyli jak najbardziej początkujący też mogą śmiało korzystać z treningu interwałowego i na cztery setkach i właśnie w takim treningu mieszanym, na, na skracanym odcinku. No właśnie zastanawiam się, czy dokładnie taki sam cel będą miały... Dwusetki w przypadku takiego biegacza. Ja tutaj myślę, że byłbym świetnym przykładem, który mógłbyś króciutko zanalizować, bo ja ostatnio faktycznie dwusetki robię. Trener zadaje mi je niemal co tydzień. Jestem 40-letnim amatorem, maratończykiem, który zaczłapał się na tych długich dystansach, i teraz, tak jak słusznie powiedziałeś, nie chcę przygotowywać się za każdym razem do maratonu, tylko chcę przeznaczyć tą wiosnę na to, żeby trochę pobiegać szybciej. Po co mi są te dwusetki? Po co ten człowiek mnie tak męczy i każe mi to e, co tydzień śmigać na stadionie? Co to mi da? Myślę, że bardzo dużo daje tego rodzaju trening, ponieważ jest to ćwiczenie rytmu przede wszystkim i techniki biegu. Bo jeżeli chodzi o fizjologię, być może ten trening nie jest tak bardzo wymagający i wyczerpujący, no oczywiście kwestia przerwi prędkości, tak? Natomiast to jest trening, który powinien być wykonywany w okolicy rekordu życiowego na 3 km. Wtedy biegamy pełnym krokiem. Technika jest zachowana, biomechanika bardzo dobra, rytm jest zachowany, wysoko prowadzimy biodra. Na pewno nie człapiemy, czas kontaktu stopy z podłożem jest krótszy. No i na pewno warto tego rodzaju trening stosować. I być może nawet przez gro okresu w ogóle przygotowawczego, nawet w ciągu całego roku. Oczywiście może, no wiadomo, poza okresem przejściowym, w którym wyłączamy trening i, i powiedzmy, wychodzimy sobie dwa razy w tygodniu na, na jakiś rozruch, ewentualnie na jakiś basen, na rower, ale jak najbardziej wskazany trening, i podejrzewam, że, że tutaj, tutaj pewnie. Stosujesz Kuba około 15 czy 20 powtórzeń, bo jak się zaczyna to może będzie 10, ale tak docelowo to może być i 20. To, to... To jest jak najbardziej wskazane. Tak to dokładnie wygląda. Ro rozszyfrowałeś mnie <grywa> w tym wypadku. No i kończąc, na zakończenie taki deser, to też gdzieś tam nam e, już powoli, gdzieś tam już nam wybrzmiało, ale e, chciałbym, żebyśmy już mieli taki pełen obraz, no bo na koniec jest ta e, zabawa biegowa, czyli podobnie jak interwał, tutaj bardzo taki. Enigmatyczny i może trochę kłamliwa nazwa względem tego, bo wiele osób oczywiście nabija się z tego faktu, że to jest najmniej zabawna zabawa, jaka może być to, właśnie zabawa biegowa, i mało kto się przy niej bawi. Gdzie postawimy tą kreskę między zabawą biegową a interwałem, żeby to rozróżnić? Jak patrzymy na zegarek, to już interwał, a jak nie patrzymy, to zabawa? To znaczy tak, no, w zabawie biegowej też patrzymy na zegarek, tak, ale. Ale myślę, że po prostu tutaj, jeśli chodzi o różnorodność ćwiczeń stosowanych w treningu, powiedzmy, interwałowym i, i, i zabawy biegowej, bo, bo, bo interwał jest metodą, a zabawa biegowa jest metodologicznym podejściem do, 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 do rozwiązania jednostki treningowej, czyli tak bardziej też organizacyjnie, bo zabawa biegowa jest szerszym środkiem treningowym, który wykorzystuje także inne ćwiczenia, tak, bo, bo łącznie nawet z. Z rzutami, czy ze skipami, czy ze sprintami, czy ze, z częścią właśnie tempową i odcinki o różnej długości. Myślę, że po prostu interwał jest metodą bardziej ścisłą, a zabawa biegowa jest taką formą organizacyjną treningu, która jest, używa bardziej wszechstronnych środków treningowych. I jaką tę zabawę biegową najbardziej ulubiłeś sobie jako trener i najczęściej dajesz swoim znaczy, zawodnikom? To znaczy tak, jeśli chodzi o zabawę biegową, no to taką bardzo popularną jest 12 razy minutę na przykład. Tak? To jest też jakiegoś rodzaju tam interwał. Tak? Natomiast ja stosowałem taką zabawę biegową, że przykładowo biegałem 5 razy y, minutę, 5 razy 2 minuty i 6 razy 30 sekund, tak? mhm. To jest taka, taka, taka zabawa biegowa, która to dosyć wymagająca, ale zakończona takim akcentem y, nieco szybkościowym, żeby ożywić zawodnika i troszeczkę właśnie też odmulić, żeby złapał tak, wigoru tak, i tak. odmulić, tak? To, to dobrze jak to natężenie pracy w czasie zabawy biegowej jest zmienne, no bo Najpierw się rozgrzewamy, później ta część sprawnościowa może być część rytmowa, część tempowa, zakończona też wstawkami szybszymi, no i część uspokajająca czwarta. Także tu myślę, że, że, że interwał jest konkretniejszy, a zabawa biegowa bardziej płynna. Korzyści z jednego i z drugiego są duże, aczkolwiek i w zabawie biegowej mamy do czynienia też z interwałem, tak? tylko że patrzymy bardziej na, sam, na, na samopoczucie. Super. Bardzo fajne i praktyczne informacje. Chciałbym wyciągnąć z nich taką esencję z Twoją pomocą. Ja pozwolę sobie na takie podsumowanie, a Ty, proszę, uzupełnij o te najważniejsze informacje, które z naszej dzisiejszej rozmowy powinny wybrzmieć. Ja powiem, że dowiedzieliśmy się tego, że w treningu nie liczy się to do końca, jak on się nazywa, a liczy się to, jak manipulujesz właśnie poszczególnymi parametrami po to, aby uzyskać różny efekt. Dowiedzieliśmy się tego, że interwał nie oznacza bezwzględnie, że jest to jakiś trening bardzo ciężki, ani że jest to trening już tylko dla zawodnika mocno wyśmiganego, tudzież w ogóle zaawansowanego i w zasadzie na każdym stadium, w zależności od tego, jak ustawimy sobie te parametry, może być dla nas korzystny. To tak w szerokim obrazku. Co ty byś jeszcze dodał od siebie, żeby być może, nie wiem, zachęcić do stosowania interwałów? Nie wiem, czy warto, ale być może. Spłętuję może to tak. Nie bójmy się stosować interwału, stosujmy go jak najbardziej, ale przy stosowaniu tego rodzaju metody treningowej kierujmy się zdrowym rozsądkiem. A nie ambicjami, bo czasami po prostu chcemy zbyt wiele, i z naszych ambicji i, i chęci, czasami wynikają później, no niestety, problemy, tak? Ale ja bardzo zachęcam do stosowania tego rodzaju metody treningowej i raczej skłaniałbym biegaczy, amatorów, do tego, aby był to jednak interwał ekstensywny, tak? I żeby kontrolować wysiłek, obciążenie treningowe. Patrząc na zegarek i porównując to, co żeśmy podzielili, do tego, co żeśmy po prostu wykonali, bo, bo to nie może zbyt mocno odbiegać od, od tych prędkości, przykładowo 20 minut na 5 km. Jeżeli będziemy biegać po 3,40, może się okazać, że to jest troszeczkę za, za, za szybko. Także stosujmy z rozsądkiem i, i żeby po prostu nad, zapanować nad naszymi ambicjami i chęciami. Piotrze, przebija przez to, co mówisz, nie tylko doświadczenie, ale również doświadczenie właśnie poparte wiedzą i praktyką. Także bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się. Podzielić z nami, ze słuchaczami tymi informacjami. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję i życzę efektywnego stosowania interwału w swoim y, treningu. A Was zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych audycji z cyklu 42195FM Podcasty o bieganiu. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, że zostałeś do końca naszej rozmowy. Myślę, że to oznacza, że była ona dla ciebie wartościowa lub chociaż ciekawa. Ci, którzy mnie znają, domyślają się z pewnością, że nie prowadzę swoich rozmów dla lajków lub poklasku, ale szczególnie te pierwsze pomagają mi utrzymać podcast na wysokim poziomie, jeśli chodzi o jego jakość, merytorykę i regularność. Zależy mi także, aby nigdy nie być zmuszonym pobierać żadnych opłat za dostęp do niego. Stąd moja prośba do ciebie o wkład w rozwój tych audycji. Jeśli słuchasz ich regularnie, to proszę doceń moje starania i oceń podcast na Spotify. Jeśli chcesz zrobić coś więcej, to udostępnij ten odcinek i poleć swoim znajomym. Tylko tyle, a uwierz, że dla mnie to zdecydowanie aż tyle. Zrób to teraz. Dziękuję, i do usłyszenia wkrótce.